Rejs dobiegł końca. Zwycięzcą dzisiejszego rejsu jest Wojtek z Malborka. No niestety, tak jak za chwilę zobaczycie na przybitkach z tego reportażu, jego ryba z powrotem wróciła do morza. Wojtek, powiedz nam, na co ta rybka wzięła, bo to dosyć spora była rybka i co to było? Była to troć złapana na pomarańczowo-żółtego pikera i na różowe przewieszki ośmiorniczki. No tutaj szyper mówi, że tak 8-10 kilo miała. Pokazywał mi też zdjęcia zeszłorocznych takich rybek. No to faktycznie musiało mieć tyle. No trochę niefortunna sytuacja się zdarzyła, nie? Zdarza się. Powiem wam tak, kasiorek, który tutaj mają na wyposażeniu, najprawdopodobniej troszeczkę sparciał przez sezon letni. Na słońcu się troszeczkę za mocno wygrzał i no po prostu nie wytrzymał tej wielkiej ryby. Wojtek, powiedz nam jeszcze, jak często korzystasz z takich wypraw na dorsze? No, przeważnie dwa razy w roku. Jak w miarę możliwości czasowych. Dwa razy w roku, rozumiem. A ile lat już tak pływasz? Z 8 lat, tak uzbierałoby się. Z 8 lat, sezonów. 8 sezonów, czyli tak około 15-20 rejsów. Rozumiem, że to była twoja największa ryba do tej pory. Tak, jak na razie największa. Oprócz, znaczy się, czyli co, tylko dorsze do tej pory? Tutaj na wyprawy dorszowe to oczywiście same dorsze. Czasami się zdarzyła tam flądra, jakiś śledź, ale tak to... Typowo jako przyłów. Wojtek, powiedz nam jeszcze tak, bo ta ryba cały czas była przypięta, jak była w tym kasiorku, czyli rozumiem, że po wędce. Wędka w całości zdała. Zdała egzamin. Co to było za wędzisko, weź nam coś powiedz. Shimano AX Boat 270. Aha, i nic się z wędziskiem nie stało. Słuchaj, a jak przetrwały te haczyki, to wszystko, pikery i tak dalej? No, piker wytrzymał, wiadomo, haczyki uległy zniszczeniu przy wypadnięciu ryby z kasiorka. Pękły w pół. Powiedz nam tylko jeszcze jedną podstawową rzecz. Jak wyczułeś branie takiej ryby? Jak to wyglądało po drodze, zanim ją wyholowałeś do góry? Ogólnie trollingowałem sobie po dnie, spokojnie, no i w pewnym momencie poczułem dosyć ostre branie, pociągnąłem, myślałem na początku, że to jest zaczep, bo przez 2-3 minuty nie mogłem ruszyć z miejsca ryby, po pewnym czasie dopiero zaczęła ustępować, no holowanie samo też tak odbywało się dosyć długo, bo ponad 7 minut zajęło, żeby go ściągnąć do samej powierzchni. Dopiero tam na powierzchni zauważyłem, jak się zaczęło rzucać, no to wtedy widziałem, że to już jest większa sztuka i trzeba trochę delikatnie z nią się obchodzić. No, tutaj już szał był w trampkach na pokładzie, wszyscy pospolite ruszenie, wszyscy złapali za to, co mieli pod ręką, ale no ale nie... sprzęt zawiódł. Tak, sprzęt zawiódł, no co zrobić, zdarza się najlepszym nawet. Dobra, słuchajcie, to będzie na dzisiaj koniec, już jesteśmy w porcie, jest godzina 17.30, rejs trwał około 10 godzin, jednostka zużyła około 200 litrów benzyny, ropy, a myśmy najdalej byli 20 mil od brzegu. Także całkiem spory kawałek, troszeczkę popływaliśmy, mamy sporo dorsza, no i jeden taki dosyć konkretny przyłów nam się złapał. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Pozdrawiam. Do zobaczenia.